Siemanko, rano, zobaczcie, tu już są ostre prace, zawiasy, płyty, spawanie, cięcie, szlifowanie, malowanie nawet jest, o. Ramki już są pomalowane, teraz płyty i co? I ogień. Yo. Chyba jestem w połowie drogi. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Witam. Jestem znowu. To znowu ja. Witam w moich skromnych drogach. Już powoli na finiszu przyczepki wyprawowej. Tak to wyszło, od razu mówię, że stawiam na prostotę i zazwyczaj robię z tego co mam, wykorzystuję do końca wszystkie materiały. No co my tu mamy, to już pewnie znacie. Rozdzielkę jeszcze tylko, akumulator ładujemy. Mamy wentylator, wewnętrzne oświetlenie, zewnętrzne oświetlenie. Tutaj będzie potężna bateria, bo 100 amperogodzin, to można sobie wyobrazić, jak to będzie funkcjonować. Z drugiej strony mamy wodę, ale to już znacie. Tu mamy podpory, ale o co chodzi? No, dużo spędziłem na robieniu, kombinowaniu z tymi łóżkami. Widzieliście opcję już złożoną. No i co, tak wygląda przyczepka po złożeniu. Tutaj mamy blat złożony. Tu mamy łóżka. Dwa łóżka złożone, je można wykręcić i wyjazd. No i teraz można coś tam przewozić. Tutaj mamy materace. O, powiem wam szczerze, że... No nie, no teraz to można jeździć. I co najlepsze, jak są drzwi otwarte, a jest dzisiaj ciepło, bo jest pogoda na krótkie spodenki, to jest fajnie, jest wieczne. Naprawdę, jest, myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. Super materace, bardzo wygodne. Bardzo fajnie się na nich leży. I teraz najlepsze w tej przyczepce jest to, że jak chcemy coś przewieźć, to tak jak już pokazywałem, składamy łóżka, wyjmujemy materace i możemy przewozić przykłada, czy samochodzik, czy meble, cokolwiek, tak? Ale najciekawsze też w tym wszystkim jest to, że zrobione jest to tak, że tu wchodzi motorek i nawet jak nie chciałbym łóżka górnego rozkładać, to mam tutaj, zobaczcie, teren, nie? Dodatkowo zrobiłem sobie taki blacik, jakby coś położyć, coś tędy. To wszystko musi być proste. Chciałem wam jeszcze pokazać ciekawą rzecz. Nie wiem, czy jak będzie zimno, to będę jeździł, ale z ostatniego projektu, z samochodzika, znalazłem takie coś, poszukiwałem czegoś takiego. To jest o tyle ciekawa sprawa, bo takim urządzeniem, zobaczcie, takim malutkim, jesteśmy w stanie zrobić tutaj bardzo dużo ciepła. Nie potrzebujemy żadnych piecyków, nagrzewnic. Naprawdę, to jest świetna sprawa. Przemysłowa mała nagrzewnica, widzimy tutaj wentylatorek, zobaczcie, na 24 V i to daje mnóstwo naprawdę ciepła. To zobaczcie, tutaj od dołu zrobić podłogówkę. No nie, no ale naprawdę to jest super na zimne poranki. Ogólnie zamysł mam taki, żeby zrobić w walizce budowlanej potężny powerbank, gdzieś 100 amperogodzin, włożyć te urządzenie, zrobić otwór i po prostu jak będziemy chcieli, czy wziąć ten piecyk elektryczny na akumulator do namiotu, do samochodu, nie potrzebujemy żadnych webasto czy coś w tym stylu, czy do przyczepki, czy do kampera, gdziekolwiek będziemy chcieli, to będziemy mobilnie sobie to przenosić, a docelowo przyjeżdżamy w
wtyczka, ładujemy i sprawa jest załatwiona. No a jeszcze za chwilę zobaczycie mnie, bo ktoś mógł powiedzieć, dobra, zrobił łóżko piętrowe, ale niech na nie wejdzie, zobaczymy czy wytrzyma, nie? No to zaraz zobaczycie mnie u góry. Yo! Jestem! No i co, tak to już wygląda. Wiadomo, że to trzeba jeszcze pomalować, dopracować. Zobaczcie, tu rzeźbiłem z jakichś kawałków, spawałem. Tu trzeba jeszcze zrobić takie, przykręcić śruby, żeby to po prostu nachodziło. Tu nie miałem z czego. Co wam powiem, no... Ale to naprawdę nieźle działa, nie? Zobaczcie. Kurde, i teraz tak. No nieważne, nie? Możesz załadować sobie nawet rower. Nie musisz brać elektryków. Otwierasz sobie drzwi i widzisz sobie, czy jezioro, czy góry. Zamykasz guziczki, telefon ładujesz. No piękna sprawa, nie? Także jakby ktoś... Chodzi o prostotę. Nie chodzi o luksus, tylko zwinąć, pyk, pyk, na szybko. Tu jeszcze taki... Mamy stoliczek, może pokaż. Odkręcamy śrubkę, wystawiamy czy ładowarkę, czy jakieś jedzenie, żeby nie stać z mandżurami. Wiadomo, że jeszcze będę to dopieszczał. Tam mamy worki na kaski, na rękawice, na bieliznę. No i co? W lipcu trzeba zacząć już z tego korzystać, nie? Widzimy się w terenie. Pozdrawiam. Yo! Idę spać. Napracowałem się.